Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, jeżeli chcesz wziąć udział w moim programie, zapraszam do kontaktu. Można mnie znaleźć przez Facebooka, Instagrama albo przez maila. Adres mailowy jest w opisie tego odcinka na kanale YouTube. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, dawania łapek w górę albo w dół i udostępniania tego nagrania, żeby więcej osób się dowiedziało, o czym tutaj się rozmawia w tym naszym studiu. A dzisiaj porozmawiamy trochę o czym w sumie porozmawiamy tak naprawdę? O dzieciństwie? O, jest to nieuniknione. O dobrym domu może porozmawiajmy. Tak, o dobrym domu, takim dobrym, polskim, porządnym domu, w którym nie dzieje się nic złego i wszyscy są szczęśliwi. No właśnie napisałaś do mnie, że jesteś, no pochodzi, jesteś dziewczyną z dobrego domu, jest takie określenie, nie? Tak, moja terapeutka nazywa to patologią w białych rękawiczkach. Dlatego, że na zewnątrz wszystko wygląda fajnie, rodzice są dobrze postrzegani przez społeczeństwo, dzieci wyrosły na mądre osoby, które dobrze sobie radzą w życiu, więc z zewnątrz bajeczka generalnie. No, a w środku co? A w środku dramat. Dramat w środku. Masz, twoi rodzice są wykształceni? Proszę? Twoi rodzice są wykształceni? Tak, tak. Wszyscy jesteśmy wykształceni, ale no nie jesteśmy Wykonują zawód też taki... No powiedz o nich trochę. Tak, może, rodzice są nauczycielami oboje w liceach i są wspaniałymi nauczycielami. I to jest... Mogę przyznać z ręką na sercu, że obydwoje po pierwsze bardzo dobrze znają to jakby temat tego, co nauczają. Mają wspaniałe podejście do uczniów w szkole. Wszyscy ich uwielbiają. Zdobywają bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi na przykład o wyniki maturalne, tam najlepsze w województwie, jeszcze jakieś różne konkursy na poziomie narodowym czy międzynarodowym, to też uczniowie moich rodziców często w nich biorą udział. Także zaangażowanie moich rodziców w te dzieci jest bardzo duże. Natomiast w domu zawsze było mniejsze, zdecydowanie. Zawsze czułam, że tamte dzieci są ważniejsze, bo im się poświęcało więcej czasu, była dla nich cierpliwość. Tamte dzieci miały prawo wyboru, swojego głosu. O, generalnie zupełnie inny świat. A ty masz rodzeństwo? Tak, czwórkę rodzeństwa. Mam dwie siostry i dwóch braci. Wszyscy macie podobne spostrzeżenia? Czy to jest... Chciałabym mówić o sobie przede wszystkim tutaj, ale... To inaczej, według twojej obserwacji jakby ten brak taki trochę zainteresowania to dotyczył tylko ciebie? Czy... Nie, wszystkich, tylko w innym zupełnie... Jakby między moją najstarszą siostrą a najmłodszym bratem są 22 lata różnicy. Także moi rodzice byli na innym poziomie, zarówno nie wiem, finansowym, czy sytuacji życiowej, emocjonalnej, przy każdym z nas. Więc każdy z nas był w jakiś inny sposób na pewno był wychowywany, traktowany. Są pewne różnice. Jak rozmawiam z rodzeństwem, to widzimy to. Ale jest zgoda między nami wszystkimi, że nie działo się w domu tak, jak powinno się dziać i nie dostaliśmy tego, co byśmy chcieli dostać. Takiej opieki, którą powinniśmy byli dostać. No, ale brak uwagi to największy problem jest w tej twojej historii? Czy... Brak uwagi na pewno. Ja zawsze pamiętam siebie jako takie dziecko, które samo się sobą zajmowało i zawsze byłam otoczona zwierzętami, bo to były takie istotki. Są bardzo ważne w moim życiu, które bezwarunkowo mnie kochają. Mogę być, nieważne jaka przy nich jestem, to jest w porządku. Natomiast przy rodzicach w domu nie miałam nigdy takiego poczucia. Miałam poczucie, że zawsze jestem niewystarczająca. Dużo było takiej presji, że trzeba coś w życiu robić i coś osiągnąć. I jak to coś się robi, to trzeba być w tym najlepszym. Że nie ma tak, że jakieś półśrodki, że no dobrze mi poszło, tylko mam je pójść najlepiej. Albo wcale. Więc pamiętam, jak byłam w liceum bodajże, czy w gimnazjum, to mój tata mi powiedział, że mi się czymś w końcu w życiu zajęła. Miałam kilkanaście lat. I że nic ze sobą nie robię, że marnuję życie. I ja wtedy powiedziałam... Ale uczyłaś się, okej, tak? Były jakieś problemy?
Nie, nie było żadnych problemów. Znaczy, tak, w podstawówce na przykład, pamiętam to do tej pory, jako jedyna w szkole miałam 100% z egzaminu szóstoklasisty. Egzamin gimnazjalny również poszedł mi bardzo dobrze, matura też bez problemu. Tylko po prostu no, nie byłam wyjątkowa w czymś. Nie było tak, że na przykład jeździłam na jakieś międzynarodowe konkursy z matematyki. Okay. Albo czegoś takiego nie było. I według mojego taty po prostu marnowałam czas, nie ucząc się jakoś wybitnie, nie robiąc czegoś dodatkowego. I właśnie powiedział mi, żebym czymś się w końcu zajęła. I ja wtedy powiedziałam, bo byłam zawsze zainteresowana psychologią, co w sumie, według mojego taty było głupotą totalną i stratą czasu. I powiedziałam, że wezmę udział, tam magazyn Charaktery ma taki chyba, nie wiem czy nadal, ale miał swego czasu taki rokroczny konkurs wiedzy psychologicznej. Nie wzięłam w końcu udziału, to był słomiany zapał. Zresztą ja nie miałam takiej potrzeby. Ja sobie czytałam te charaktery, chciałam się kształcić, uczyć się czegoś o sobie, o swoich emocjach, o swoich potrzebach. Ja nie miałam potrzeby brać udziału w tym konkursie. Powiedziałam to mojemu tacie, żeby było, że coś zrobię. No i nie zrobiłam tego w końcu. No i nic nie zrobiłam. To tak. Nie byłaś wyjątkowa po prostu. No nie, tak mi się wydaje. No i plus zawsze też u mnie w domu, jak się wchodzi, to pierwszy komentarz jest na temat wyglądu. Czy się schudło, czy się przytyło, jak leży ta sukienka, czy nie ma w niej dziury, czy nie ma plamy, czy buty są w dobrym kolorze. Kurwa, zawsze po prostu jest komentarz na temat wyglądu. Jakby komentowanie wyglądu jest absolutnie normalne w domu. Można po prostu spojrzeć na kogoś i powiedzieć, no masz dużą dupę. No, więc też komentowanie wyglądu, a jednocześnie brak jakiejś... Ja na przykład byłam grubym dzieckiem i grubą nastolatką i to zawsze jakby moi rodzice mówili, no jesteś gruba, no i zrób z tym coś, w domyśle. Tak samo lekarka, pamiętam, miałam 6 lat i poszła i powiedziała, że no co dziecko to jest grube. Jakby ja byłam zostawiona z tym sama i teraz zrób z tym coś, no masz 6 lat, jesteś gruba. No i co teraz? Nie było w domu takiej właśnie... Ostatnio też rozmawialiśmy o tym na terapii grupowej i moja terapeutka podsumowała to w ten sposób, że nawet w domu nikt mnie nie nauczył, jak się odżywiać, jak jeść. U mnie w domu się w ogóle nie je razem, nigdy. Obiadu, śniadań, niczego. Każdy sobie sam rzepkę skrobie. Czasami zdarzają się obiady rodzinne przy jakiejś okazji, ale to rzadko jest. Teraz już nie bywam w domu rodzinnym ostatnio. Ale tak jak mówię, no takie podstawowe rzeczy, że ja do tej pory, ja nie wiem w ogóle jak się odżywiać, jak się sobą zająć, jak ja się chcę ubierać, co ja lubię, uczę się tego wszystkiego. Ja dopiero od paru miesięcy tak naprawdę zaczynam siebie poznawać, kim ja tak naprawdę jestem. Nie tym kimś, kim moi rodzice chcieli, żebym była, tylko tym, kim ja bym chciała być i kim jestem. Czyli to było tak, nie było akceptacji, tak? Nie, ja też powiem jeszcze, ja jestem bardzo artystyczną osobą. Ja kocham śpiewać, kocham aktorstwo, uwielbiam pisać, przemawiać ogólnie. Taki public speaking mnie bardzo jara, występowanie na scenie. Ja to zawsze uwielbiałam, ale nigdy nie było przestrzeni na to, bo to nie są rzeczy ważne. I jakoś mój rozwój, jeżeli o te wszystkie rzeczy, o których wspomniałam, chodzi, to zaczął się tak naprawdę parę miesięcy temu. No może jeszcze tuż przed pandemią zaczęłam jedne warsztaty, ale teraz to jest w takim rozbuchu, że ja rzeczywiście dużo tego robię i strasznie mnie to jara. Jestem w tym dobra, okazuje się, naprawdę dobra. A wcześniej nie. Wcześniej trzeba było, jedyne co interesowało moich rodziców to, że mam myślenie analityczne i na tym mam się skupić i co na tym można budować. I w sumie kurwa nie wiem, czy coś jeszcze. Czy w czymś jeszcze byłam dobra. Chyba tylko to usłyszałam. No przyznali moi rodzice kiedyś, że dobrze piszę, że potrafię ładnie pisać. A tak to reszta to w ogóle, no nie, to nie jest ważne, tego się nie robi. Zawsze musiałam się zajmować jakimiś rzeczami, które mnie nichuja nie interesowały. Oczywiście ja wiem, że też trzeba iść na studia, trzeba coś w życiu robić, zająć się czymś, ale no nie mogłam być sobą na pewno, bo tak jak myślę o sobie teraz i widzę jaka ja jestem, to ja taka nie byłam jako dziecko, jako nastolatka. To było bardzo tłumione, tłamszone. No. A ty czułaś taką presję wtedy, żeby nie wiem, odczytać to? Bo tak naprawdę trochę przestrzegasz taką sytuację, że jakby jesteś, wiesz, za coś krytykowana, nie? Coś jesteś dezawuowana w czymś, ale nie dostajesz jakby żadnych w ogóle pomysłów, nie wiem, sugestii, rozwiązań, innych alternatyw żadnych, tak. Nie? To jest tak jak
To jest taki typ krytyki, której ja też nie znoszę, bo ono jakby no jest tylko krytyką dla krytyki, a nie jest konstruktywna. Nie jest konstruktywna. Jeszcze, no teraz już jestem osobą dorosłą, muszę się sama sobą opiekować i tak dalej, ale jak byłam dzieckiem, to zawsze była krytyka i zero pomocy. Jakby, słuchaj, widzę, że masz problem, nie wiem, z wagą. Widzę, że masz problem z czymś tam. To chodź, ja ci pomogę, pomyślmy, co możemy zrobić. Nie, po prostu jesteś gruba, kurwa, zrób z tym coś. Może nie tak dosłownie, chociaż mój tata kiedyś mi powiedział, że jak ty wyglądasz w tych leginsach, że takie masz tłuste nogi czy coś. Nie pamiętam, to było w szkole, bo chodziłam do tej szkoły, w której on uczy. I dużo było takich komentarzy, a nigdy nie było, może pójdziemy do dietetyka, może poczytamy razem, może mi opowiesz o tym, co się dzieje, zacznijmy od tego. Nigdy czegoś takiego nie było. Jeżeli pomoc od rodziców, no to tylko taka merytoryczna, jeżeli chodzi o przygotowanie do matury, na przykład to, że wtedy mogą mi pomóc ze swoimi przedmiotami. A tak to, no to naprawdę, ja mam takie poczucie, że po prostu byłam pozostawiona sama sobie. I też wiele było takich sytuacji, że było ode mnie wymagane jakieś konkretne zachowanie, że ja powinnam wiedzieć, jak się w takiej sytuacji zachować, ale nikt mnie tego nie nauczył. Ja do tej pory często mam tak, że społecznie taki, nie wiem, jak się zachować, czy to można powiedzieć, czy to jest taktowne, czy nie. I zastanawiałam się nad tym ostatnio właśnie, czy to nie wynika z tego, że po prostu nikt się ze mną nie zajmował, nikt mnie nie uczył, nikt mi nie mówił w ogóle, jak żyć. Też rozmawiałam o tym z moim bratem ostatnio, z moją siostrą dużo. Tam mam takie zadanie na psychoterapię grupową, które muszę napisać, więc wiele było konwersacji z nimi. I oni w ogóle nie pamiętają, bo oni są starsi ode mnie, ci, z którymi rozmawiałam, i oni nie pamiętają w ogóle mnie jako dziecka mającej jakąkolwiek relację z rodzicami, w ogóle robiącą coś z nimi, będącą z nimi, przebywającą. Oni mnie pamiętają zazwyczaj właśnie jakoś siedzę sama w pokoju i czytam albo piszę, bo bardzo lubię te dwie aktywności, a jako dziecko to już zaczytywałam się bardzo. Bardzo potrafiłam w książkach po prostu siedzieć. I zwierzaki. To było całe moje życie. Czytanie, pisanie, zwierzaki. Czyli taka sama byłaś w sumie. Tak, tak, na pewno. I jaki to skutek przyniosło? Są pozytywy tego, na pewno jestem bardzo samodzielna, ale uważam, że można dziecka samodzielności w inny sposób nauczyć, mniej traumatyczny. Ale na pewno przyniosło taki skutek, że mam problemy w ogóle w nawiązywaniu relacji z ludźmi. Uczę się tego teraz. Jakby jestem w takim momencie w życiu, gdzie się bardzo wiele uczę o sobie i jest generalnie dużo lepiej, ale wiem, że długa droga przede mną. Natomiast cały czas ja często nie wiem właśnie, jak się zachować, jak nawiązać relacje z ludźmi. Już takie bliskie, romantyczne, to w ogóle mam z tym ogromny problem. Raz, że mnie przerażają, że w ogóle można być z kimś tak blisko i szczerze i po prostu być z kimś naprawdę. Nie wiem w ogóle, jak to się robi. Moje poprzednie związki były zazwyczaj albo na odległość, albo coś było, żeby to przypadkiem nie było za blisko i żeby być jeszcze, żeby mieć dużo swojej przestrzeni. Więc na pewno to. Czyli problemy z nawiązywaniem takich prawdziwych, trwałych relacji. Ale też ja byłam w depresji przez, kurwa, całe swoje życie, od kiedy pamiętam tak naprawdę. Wiek nastoletni to jest jedna wielka depresja. To jest po prostu jedna wielka depresja. Mam też zaburzenia odżywiania i to jest chyba coś, z czym się zmagam najbardziej. Jest to najtrudniejsza walka, jaką podjęłam. No, więc myślę, że... No, a te problemy z jedzeniem, to jak one się u ciebie objawiają? Wiesz co, ja przez wiele lat miałam po prostu się wpierdalałam ile wlezie w momencie, kiedy w sumie tak naprawdę non-stop, cały czas, ile się da, żeby zagłuszyć. Teraz już wiem, jakby jaki to jest mechanizm. Wcześniej w ogóle nie miałam pojęcia i uważałam, że jestem po prostu obrzydliwym człowiekiem, który nie potrafi siebie kontrolować. Nadal mam dużo wstydu, obrzydzenia samą sobą, że po prostu jestem takim jebanym żarłokiem, który siedzi i wpierdala i w sumie nie ma życia. Bo to było, teraz już rozumiem, że to było, coś się dzieje ze mną, nie mam pojęcia co. Pierwszy impuls, pójdę coś zjeść, to wtedy jakby mogę to zagłuszyć i nie muszę się już tym zajmować, bo mam problem zastępczy. Moim problemem zastępczym jest to, że wpierdalam i żeby coś z tym zrobić. No i oczywiście z tym wpierdalaniem wiązało się często przybieranie na wadze. Co też w domu szeroko komentowane. Ja też sama siebie cały czas uważam za obrzydliwą, ale były momenty, gdzie było jeszcze gorzej.
No i po wielu latach zaczęłam myśleć, jak mogę te nagłe wzrosty wagi, te fluktuacje wieczne, przede wszystkim wzrosty wagi, bo jak już tyłam, to chudłam ewentualnie odrobinę, ale zawsze byłam gdzieś tam wyżej wagowo. Pomyślałam sobie, jak mogę, co mogę zrobić, żeby tak nie tyć. No i zaczęłam czytać, no i oczywiście pierwsze co, no to wywoływanie wymiotów. Próbowałam tego wielokrotnie, ale nie jestem tego w stanie zrobić fizjologicznie. Ku mojej... Ale naprawdę ktoś tak doradza takich rzeczy? Tak, już tak poważnie? Czy to są takie fora internetowe? To są fora internetowe, to wiadomo, samopomoc internetowa. Mhm. No i próbowałam się tego nauczyć. Nie wyszło mi ku mojemu wielkiemu niezadowoleniu, więc no, musiałam wymyślić coś innego. No więc zaczęłam się głodzić i to są takie po prostu jest czas spierdalania, a potem czas głodówki. I to przyjmuje różne formy, różne sobie te głodówki wymyślam. Teraz od roku, to jest bardzo ciężki rok, od roku nie byłam na żadnej głodówce i się trzymam. Na takim trochę dupościsku, to jest słowo, które bardzo lubię z twojego programu, bo to jest taki trochę dupościsk, ale trochę idzie... Trochę się staram to już tak bardziej z intencją robić, a nie, że po prostu to robię, bo kurwa muszę. Aczkolwiek te diety przeróżne sobie wymyślałam. No, czasami to było, nie wiem, 3 dni jem tylko jabłka na przykład, albo miesiąc jem tylko warzywa i owoce. Przeróżne sobie jakoś to dostosowywałam do siebie. Oczywiście w ogóle w ciągu mojego życia ja byłam na wszystkich możliwych dietach. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem albo nastolatką i ja tygodniami jadłam tylko obiad, bo gdzieś wyczytałam też, że jak się je tylko jeden posiłek dziennie, to się chudnie. I ja w ogóle zapisywałam sobie w kalendarzu, który stał, który był widoczny. I teraz ja to widzę jako takie wołanie o pomoc. Bo on stał na szafce w kuchni. Ja sobie co 2 dni zapisywałam chyba ile ważę, czy coś tam, czy mi się udało dotrwać. I ktoś to kiedyś zauważył, że tam jakieś są notatki, ale nikt to nie wszedł w ogóle głębiej. Albo byłam na diecie, że się, nie pamiętam, że ktoś nazywa dieta doktora Atkinsa, czy cokolwiek, że się je tylko bardzo dużo na biału. I samo białko. Ja pamiętam, że po 3 dniach to ja już Dukana nie miałam... to była taka dieta. A może tak, tak. Nie pamiętam. Strasznie tego rozwalająca nerki. Okropnie, właśnie. Ja po 3 dniach na tej diecie mnie tak bolał dół pleców, że ja po prostu już nie wytrzymałam. Ja leżałam, wracałam ze szkoły, bo to było, miałam 15 lat, i leżałam po prostu wieczorami, bo wszystko mnie bolało, te nerki przede wszystkim. Nie miałam zupełnie siły. Także przeszłam wszystkie różne diety, jakie tam się tylko dało. Oczywiście katowanie się, no czym wlezie. Po czym właśnie te głodówki okazały się w cudzysłowie najlepsze, bo one rzeczywiście pozwalały szybko zrzucić dużo kilogramów. No i potem się oczywiście tyło z powrotem, no więc się wracało i tak taki ciąg. Głodówka, tycie, głodówka, tycie, głodówka, tycie. Byłam też na diecie, nie wiem, 1000 kalorii na przykład. Przez kilka miesięcy jadłam 1000 kalorii dziennie. No fantastyczny pomysł. Wiem, to jest kurwa tragiczne. To, co ja sobie robię i robiłam, to jest kurwa tragiczne. I to jest straszne. I nikomu tego nie życzę. I to jest tragedia. W każdym razie, no teraz jest trochę lepiej, aczkolwiek nadal jest kurwa tragedia. Ja nadal nie wiem, mam rozregulowany ośrodek głodu. Ja nie wiem, ile się je. Ja siadam do posiłku i zjadam na przykład pół obiadu i sobie myślę, okej, wystarczy. Po czym za pół godziny jestem głodna i sobie myślę, nie no, nie możesz tyle wpierdalać. I sobie oczywiście za każdym razem też, jak jestem głodna, to pierwsze co próbuję się zatrzymać i myślę sobie, przestań wpierdalać. Jak już coś zjem, to zaraz mam poczucie winy, czy nie zjadłam przypadkiem za dużo. Mam ochotę na coś słodkiego, co myślę, to już jest w ogóle najgorsze, nie wolno ci, a jak zjem, to strasznie to jest ciężkie, bo to jest coś, co no, nie da się nie jeść w życiu, nie da się po prostu tego odrzucić. Jedzenie jest wszędzie, jeszcze z tymi kurwa żabkami na każdym rogu, to już jest w ogóle dramat. Więc cały czas jestem na takim trochę dupościsku. Oczywiście jestem w terapiach, dużo czytam, staram się być dla siebie lepsza, ale jestem bardzo samokrytyczna i cały czas po prostu... Dopierdalasz sobie po prostu. Dopierdalam cały czas, sobie. Jak tu siedzisz, cały czas sobie dopierdalasz. No. Widzisz to? Teraz nawet. Możliwe. No nie, no, dla mnie... no tak. No. Siedzisz tu i po prostu napierdalasz się pejczem po plecach. No. Jestem chujowa, jestem chujowa, jestem chujowa, jestem najgorsza. Bardzo możliwe, ja że ja nie tak jestem jest. Twoim tatą. Żeby... Jasne. No... Tak, nie zawsze jestem świadoma tego, że to robię, bo to po prostu mam we krwi już teraz i uczę się być dla siebie lepszą i jakoś akceptować siebie, ale
No, ja zazwyczaj jak patrzę w lustro, to pierwszy odruch, jaki mam, pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to ja pierdolę, zaraz się zrzykam. I bardzo ciężko mi z tym walczyć. I masz takie fizyczne aż jakby poczucie, czy to tylko w głowie się dzieje? Czy to takie się rzuca też na ciało? Wiesz co, nie, mam taki wszechogarniający wstręt do samej siebie na pewno. Takie, że och, no coś okropnego. Jak w ogóle do tego doszło? Dlaczego jestem taka gruba? Dlaczego mój brzuch wygląda tak, a nie inaczej? Dlaczego w ogóle moja twarz jest jakaś, nie wiem, broda wystaje tutaj, coś. No po prostu mnóstwo tych rzeczy różnych widzę w sobie, których okazuje się inni nie widzą. I ja tego nie rozumiem. To jest tak, jakbyś mi chciał teraz powiedzieć, że ta ściana jest czerwona. No kurwa nie jest. No ja widzę, że jest zielona i nie przetłumaczysz mi tego. Miałam ostatnio właśnie na zajęciach jednych z moich... Ale ona jest zielona akurat. No, tak, ale gdybyś mi... No, powiedzmy, że ja widzę ją jako czerwoną, a ty byś mi próbował tłumaczyć, że jest zielona już w którąkolwiek stronę. Ja po prostu tego nie widzę. I ostatnio na jednych tam zajęciach aktorskich mieliśmy pracę z kamerą. No i każdy z nas nagrywał wizytówkę i coś tam jeszcze. A potem je odtwarzaliśmy przed całą grupą. I były komentarze do tego, co zrobiliśmy dobrze, co źle i tak dalej. No i była moja kolej, oglądamy tą moją wizytówkę i dostałam jakieś komentarze. Podyskutowaliśmy, ale chwila, moment, jeszcze jakby... Co ja mogę zrobić z tą twarzą? Ja mi tak na mnie patrzą, ale o co ci chodzi? Ja mówię, no źle to wygląda generalnie. Jestem jakaś taka, nie pamiętam już co powiedziałam, że jestem obła, że w ogóle nie mam kształtów żadnych, że jakoś zlewa wszystko. I jak się ustawić, żeby to lepiej wyglądało? I wszyscy na mnie tak patrzą i mówią, kurwa, ale o co ci chodzi w ogóle? Ja mówię, no spójrzcie na to, no jakby powiedzcie mi, ja czekam na taką fachową radę, jak się ustawić, co zrobić. Oni mówią, kurwa, nie mam pojęcia o co ci chodzi w ogóle, nie? Ja sobie myślę, czy oni robią ze mnie idiotkę? No przecież ja widzę, że to jest jakiś dramat. I proszę mi powiedzieć, jak się ustawić, co zrobić, czy jakoś się uśmiechać, jaką minę zrobić, cokolwiek, jak ułożyć włosy, nie wiem, żeby to wyprostować, żeby to się dało oglądać. No i ci ludzie patrzą na mnie i myślą, że nie wiem, co sobie w sumie myślą, ale ja nadal nie rozumiem, dlaczego nie dostałam wtedy fachowej porady na temat tego, co zrobić, żeby ta twarz wyglądała lepiej w kamerze. No dobrze, ale jak mi to teraz mówisz, to ty chociaż racjonalnie widzisz błąd we własnym rozumowaniu, czy nie? Czy ty nadal tutaj, tak jak mówisz, to uważasz, że oni cię czegoś ci nie powiedzieli? Ja uważam po prostu, że to jest... Że ja mam zaburzoną percepcję siebie, jestem tego świadoma, ale nadal, jakbym zobaczyła jeszcze raz to nagranie, to ja nadal powiem, że to nie jest okej, jak to wygląda. Ja rozumiem, że oni... To okej, okay. Różnica w opiniach bym stwierdziła po prostu. Wy sobie tak uważacie, ja mam inną opinię. Okay. A ci ludzie, których tutaj wspominasz, to kto to jest? To są jacyś ludzie, którzy się tym zajmują profesjonalnie, tak? Tak, tak. Tam... I to jeżeli ktoś, kto się na tym zna, zakładam, że lepiej od ciebie, bardziej, i to ci nie przemawia, tak? Bo... Zazwyczaj jak ktoś mi mówi coś dobrego na mój temat i jest to właśnie osoba, która ma jakiś autorytet, to ja stwierdzam, że no płacę, no to oni mi mówią, że jest dobrze. Ale zaczęłaś rozmowę o tego, że ci jarają występy w ogóle publiczne, tak? Tak, i że czujesz, że jesteś w tym dobra. Tak, no, i to jest ale właśnie... To są, no, ty gdzieś, nie wiem, stajesz przed jakimś gremium, tak? Nie wiem, zawodowo coś takiego zawodowo robisz? Zawodowo nie, ale hobbystycznie. No. Występuję czasami na scenie. Jeszcze to jest jakby w fazie początkowej, ale tak, występuję czasem tu i tam. No i co, i występujesz i co? No i właśnie... Opisz taki występ jeden. Okay. Gdzie występiłaś? Przed kim? Dobra, no to na przykład strasznie mnie jara stand-up i występuję na open mic'ach. Okay. Więc wychodzę na scenę. Jest publiczność regularnie. No jest w chuj publiczność. Jeszcze do tego, jakby to nie jest tak, że ja tam tylko stoję, jeszcze muszę rozśmieszyć tę publiczność i muszę mówić jakieś historie, opowiadać i tak dalej. Ja się czuję jak ryba w wodzie. Ja nie mam tak naprawdę żadnego, jak już jestem na tej scenie, no, to ja się czuję dobrze. Ale na przykład... Jak reaguje publiczność? Wychodzą? No właśnie, kurwa nie. Siedzą i się śmieją. No. I no... Powiem jeszcze przykład z wczoraj na przykład, bo miałam takiego... Ja zawsze, wiesz, polecam, jak ktoś naprawdę ma taki duży opór, to może wziąć, jak uważasz, że to jest czerwona, to się rozpędzi z głową i pierdolą się tą czerwoną ścianę, no. No, ale powiem przykład, bo rozmawialiśmy wcześniej, mówiłam ci, że cały weekend miałam warsztaty musicalowe.
No i to była zamknięta grupa, tam było nas kilkanaście osób plus dwie osoby prowadzące, ale występowaliśmy na scenie przed tą małą publicznością i śpiewaliśmy, to są piosenki improwizowane, więc ja wychodzę na scenę i raz, że śpiewam, dwa, że jeszcze wymyślam tekst, cały czas muszę się pilnować pianina, mnóstwo rzeczy tam się dzieje. I były występy solo, w duetach, triach, w trójkach, wszelkie różne, przeróżne, rapowanie, w ogóle mnóstwo rzeczy. I byłam totalnie zajarana wszystkim. W ogóle wychodziłam na scenę, super mi szło, wyłączyłam tego wewnętrznego krytyka, który mi mówił, no ale tu jest ktoś, kto śpiewa lepiej niż ty, albo że kurwa, nie weszłaś czysto i dopiero coś tam, jakieś pierdoły. Ale generalnie było zajebiście i ja się dobrze ze sobą bawiłam, widziałam, że się rozwijam, że jest super. Mhm. Po czym jedna dziewczyna to nagrywała wszystko. I wczoraj wieczorem sobie otworzyłam te nagrania i zaczęłam, ja pierdolę, jak ja wyglądam na tej scenie okropnie. Jakim ja jestem, kurwa, szerokim kwadratem i w ogóle, że to, Boże, i tu mi coś, i już i po prostu oglądam to i sobie myślę, ja pierdolę. Tak się dobrze bawiłam, a obejrzałam sobie, już sobie dopierdoliłam. No było fajnie, ale kurwa, jak ty wyglądasz, dziewczyno, to po pierwsze. Już jeszcze z tym moim występem, performancem, to już jakby z tym jestem w stanie sobie przyznać, że coś tam umiem i jestem w tym w miarę dobra, jakiś tam mam talent czy cokolwiek, ale no kurwa, ten wygląd to jest jakiś dramat. To jest po prostu dramat. No nie jestem w stanie tego zaakceptować. Ja idę po ulicy i się porównuję z każdą osobą, sobie myślę, ta ma szersze biodra niż ja, a ta ma jakieś tam, ta coś tam, ta gorzej wygląda w tej kurce, a ten to coś tam. I ja pierdolę po prostu non-stop sobie dopierdalam. I się porównuję ze wszystkimi i sobie myślę, że mogłoby być lepiej. I tak jak też wspomniałam wcześniej, i to też rozmawiałam o tym ostatnio na terapii grupowej, że jakby gdzie będzie moment, w którym ja będę z siebie zadowolona? Jakby co musi się stać? No i ten moment to jest straszne. Ja wiem, że to jest straszne, ale ja myślę, że może jak wpadnę w anoreksję, to wtedy będzie dobrze. To jest, ja powtarzam i ja jestem tego świadoma, to jest straszne, co ja mówię, bo anoreksja to jest chyba najbardziej śmiertelna choroba psychiczna i to jest dramat. Ale ja nie wiem, kiedy ja będę z siebie zadowolona, ja nie wiem, co się musi stać, bo ja bywałam chudsza i to zawsze było i tak źle. Nie wiem, co się musi stać. Ile jesteś w tej terapii czasu? Wiesz co, w obecnej terapii indywidualnej jestem ponad rok, a w grupowej czwarty miesiąc. Byłam już wcześniej w terapiach. Ja w ogóle pamiętam, jak miałam 16 lat i już nie mogłam wytrzymać. Ja byłam bardzo świadoma, że to wszystko, co się dzieje w domu ze mną, że jest źle i że ja potrzebuję pomocy, bo sobie nie radzę. Miałam 16 lat, to zadzwoniłam umówić się do psychologa, ale usłyszałam, że trzeba przyjść z rodzicem, co by się nie wydarzyło. No więc odwołałam tę wizytę. Potem zaczęłam chodzić do psychiatry i do psychoterapeuty, chyba jak miałam około 20-21 lat. Ale pochodziłam parę miesięcy i się zakochałam i stwierdziłam, że no teraz jak w Disneyu ktoś mnie wybawi od wszystkich moich problemów. Nie wybawił, dziwota. No a teraz już dużo bardziej świadomie chodzę na tę terapię. Tak, no dużo bardziej świadomie i byłam gotowa na to. Ja też od lat już słyszałam, że powinna mi się grupowo, może to by mi dobrze zrobiło, a to był już taki mój, ja sama już teraz stwierdziłam parę miesięcy temu, że to będzie dla mnie dobre, że tego potrzebuję. No i tak sobie jestem w tych terapiach. Tak. Rozumiem, że sam się zajmujesz domem, nie? Dużo rodzinnym swoim. Na tak? Terapiach. Tak, no to od tego chyba wszystko wychodzi. I co, i czy tam brakuje czego najbardziej, żeby co, żeby poczuć się, nie wiem, pokochaną, zaakceptowaną? Tak, takiej bezwarunkowej miłości, że jest okej, jaka jesteś. No, tego chyba. Boli, nie? Ta świadomość, tak? Mocno. Tak, jakby ja już też bardzo dobitnie to usłyszałam ostatnio. Emilia, to się nie wydarzy. Ty musisz się sama sobą zaopiekować, zająć, sama sobie zapewnić tę bezwarunkową miłość. Ale jeszcze to do mnie dociera, że tak musi być. Że... No, ja widzę, że jesteś takim sobie, kurczę, największym krytykiem swoim dzisiaj, nie? Tak, tak. Jest tragedia, jak ja sobie potrafię dopierdolić. Pod każdym względem. Wszystko po prostu, co robię, to teraz dobra, ale ktoś to robi lepiej. Nie robisz tego najlepiej na świecie. Albo mogłaś to zrobić lepiej. Albo kurwa, tu się nie przyłożyłaś. Tutaj coś. No. I ciężko z tym walczyć. No, jakby ja już mam tego świadomość. Chociaż nie zawsze, tak jak ty mi powiedziałeś, że ja siedzę tu i sobie dopierdalam. To miałam takie, tak. Ale jakby wiem, że generalnie to robię sobie. Ale robię to już tyle lat, że żeby to odwrócić ten proces i nauczyć się jakby przeprogramować wszystko, to
jest tragedia. Też ciekawą rzecz ostatnio mi powiedziała. Usłyszałam na terapii, właśnie rozmawialiśmy dużo na temat tego, jak ja siebie postrzegam, na temat moich zaburzeń odżywiania. No i powiedziałam właśnie, że kiedy będę z siebie zadowolona, no jak wpadnę w anoreksję. I usłyszałam coś, co odbiłam od razu i powiedziałam, że w ogóle nie. Że ja buduję swoją tożsamość w ogóle wokół zaburzeń odżywiania. I że ja sobie w ogóle nie wyobrażam Emilii bez tego. I sobie myślałam, ale pierdolenie. Poszłam do domu, trochę pomyślałam, nadal sobie przez parę dni pomyślałam pierdolenie, a potem sobie myślę, no nie. No jakby te zaburzenia odżywiania są ze mną od kiedy pamiętam. Ja nigdy nie miałam dobrej relacji z odżywianiem. Więc tak jak teraz mam 28 lat, to powiedzmy, nie wiem, 24, 20... Od kiedy tam jestem, nie wiem, pamiętam i jestem świadoma, to była zła relacja z tym jedzeniem. Więc ja nie znam siebie bez zaburzeń odżywiania. I rzeczywiście to jest jakiś element mojej tożsamości, bo to zawsze ze mną było. I no i tak naprawdę takim rozwiązaniem tego wszystkiego to powinno być po prostu wyleczenie się z tych zaburzeń odżywiania. I ja powinnam dążyć do tego i chcieć dążyć do tego, nie do jakiejś jebanej anoreksji, nie do tego, że dobra, może się nauczę żygać w końcu, albo nie wiem, jak sobie wymyślę jeszcze inną metodę, nie wiem, pójdę sobie tłuszcz odessać, nie wiem, no mnóstwo mam pomysłów różnych, które odbijam od siebie cały czas, to ja powinnam po prostu skupić się na tym, a może po prostu będę zdrowa, a może po prostu przestanę siebie krytykować, nauczę się jeść, jakkolwiek to brzmi, ale ja nie umiem jeść, nauczę się jakiejś zdrowej relacji, posłucham swojego ciała, które mi mówi, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe, ile tego potrzebuję i po prostu odpuszczę. Po prostu, kurwa, odpuszczę. To jest to, do czego powinnam dążyć. Bo to się sprowadza do tego trochę, żeby się od siebie odpierdolić, nie? Totalnie. Totalnie będę się od siebie odpierdolić. No. Bo wiesz, też sobie robię często takie ćwiczenie. A ty krytykujesz ludzi innych? Nie. Ja kocham ludzi. Jak sobie myślę, jak słyszę moich przyjaciół, którzy siebie krytykują, to nie mogę tego słuchać. To jest tragedia. To kim ty jesteś, żeby siebie tak krytykować? No. Dlaczego siebie traktujesz gorzej niż inne osoby? Jesteś ze sobą 24 godziny na dobę, nie? No. Inni są, tylko się pojawiają, tak? No. Wspaniałe pytanie. 150 zł. Kończymy? Jak uważasz? Dziękuję, że przyjechałeś tam. Dzięki, piękne. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.